bardzo. A każdemu daję po propozycji, do takiej mojej dziewczyny. Proszę bardzo. Ej, operator kamery, filmować tutaj, no co jest? Co pan, ręce w kieszeni? No panu się nie należy, panie Patryczek. Patryczek, Panu muzykowi na biało. Szkoda, że teraz nie można je być. Nie dawaj tego. Tak. Takie sanatorium. Jaka piękna miejsca. Jaka ładna miejsca. No już a sanatorium. Teraz też. Nie porównam. Już tak idealnie. Szłagieleczka, do naseczka, do zielonego, 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 do Ej, kamera numer 5. Tańczymy. To ja prowadzę, nie ty, co? No to ja idę. Czy tam się coś nie zapali? Nie, nie, on dzwoni tam wszystko, tam motor stoi z benzyną. Nie ma. Jak jest benzyna, to się nie zapali. Jeszcze pogasi. Pistolet. A to znaczy tak, teraz tu dawaj kamerę. No w tym, korsarze. Nie no, Kotarzyna. To jest to jest ciebie spotkał, to bym ci zabrał. To bym ci zabrał. To bym ci zabrał. Gdzie jest ta dziewczyna? Gdzie jest ta dziewczyna? Gdzie jest ta dziewczyna? Co kochają? Ale to teraz można tak, to już teraz. A teraz tam jest wojna. Brawo, 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 tak jest. Ale tutaj dla muzyka. W każdym razie przyjechaliśmy. Przyjechałyśmy, no to już tam na nas czekali. Zaprowadziłam na nim w pokoju, weszłyśmy. Boże, jaki luksus, dwie osoby. Każdy pokój, telewizor, radio, stoliki. No ale my tutaj gramy i tańc nie słyszę, bo tu harmonista gra. Kapcie, no, ktoś to u nas widział? Nie, 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 to napisz, 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 bo to my wszyscy to Luisa Bneczki. Halo. No masz tutaj, Jacek, mam komórkę. Całując w piesku śmiecha, powiesz pać. Chyba z cyprysu pchaj, obój się wiatr. I niesie miło to, prawie szynowski wiatr. Na niebie z cyprem świąt,
tysiące gwiazd. Jak i A muszę ci powiedzieć, że ja poszedłem do swojego kolegi Grzegorza, który remontował dom. Wystawiał nowy, teraz już go sprzedam. I tam u niego pracowali przede wszystkim Ukraińcy. No to oni mówią do mnie, no to powiedz coś po ukraińsku, to zaśpiewaj. To zaśpiewałem. Tak da ja był Melchiszko i nosił ja, wrócił kosz sałamin, no już szafku w karmanie, chiński nosz, ura, ura, Czapajew, Giroj, zarobił, zastawił na wojnę, wojnę, wojnę. Oni, nie chcemy tego. Nie znasz czegoś innego? Z obrzydzeniem na mnie popatrzyli, to ja im zaśpiewałem. Patiomno mówcie, kranszpada się ugięło może. Kapitan Saksympian, Saksympian, Saksympian. Na skryczu je wyszła Irena. Jewodna stała szczerze na to, że piana, to, że piana, to, że piana. Tak z ruskiego. Da, zdrastuj, daraga Ireno. Pajdią kwartiru na imać. Na, tak, kwartira jałuza na miała i Bóg, idzi. I tak dalej. Jak się ucieszyli od razu. Ale akcentu się nie ma, pojechałam do Kaliningradu. No i tam chciałam trafić w jedno miejsce, nieznane mi. Idę, zaczepiłam taką młodą dziewczynę. I tak czysto po rusku mówię. Ona spojrzała na mnie. Pani z Polski. No to słaba. No tak, a czemu pani poznała? Akcent nie pysał. Mi się wydawało, że ja tak czysto po rosyjsku mówię, a jednak... Nie, ja ruski na tyle znam, że... Nie wiem. W Moskwie kiedyś najpierw wzięli mnie za Ukrainę. Ja dostałem fajny ten, ale stówę zapłaciłem i miałem kłopoty z tym, z akumulatorkiem. Był innej wartości, a teraz się dopasował i jest super. No to dobrze, to bardzo dobrze. Ale im za to, że tyle się nacierpiałem, to im powiedziałem, że jeszcze go nie dostałem. I to mi przyszło. Tylko im powiedziałem, żeby to były odpowiednie wartości. Tam jest kwestia napięcia i tak dalej. Dobra, już zaraz włączymy. Także wszyscy, jak widzicie, tutaj się bawią fajnie. Jest, pozdrawiam, czerwony korsarz. Ahoj, nie będę strzelał. Do widzenia.